Cześć, z tej strony ekipa Rokul, Tomasz i Krzysztof. Chcielibyśmy Was zaprosić do naszego najnowszego materiału. Granrock Super to multiaplikacyjna wełna skalna, przeznaczona do izolacji termicznej wykonywanej za pomocą nadmuchu. I w dzisiejszym materiale pokażemy Wam na przykładzie modeli szkoleniowych kilka sposobów izolacji takich przegród. Najprostszą formą aplikacji Granrocka Super jest nadmuchanie bezpośrednio na sufit podwieszany albo na stropy dachów wentylowanych. Taki przykład znajduje się po mojej prawej stronie. Gęstość, jaką możemy osiągnąć w takiej aplikacji, to jest od 25 do 35 kg na metr sześcienny. Kolejnym przykładem aplikacji Granrocka Super są skosy poddaszy użytkowych. W ustroju tym gęstość oscyluje w granicach od 55 do 65 kg na metr sześcienny, a do jego wykonania nie potrzebujemy żadnych specjalistycznych końcówek. Natomiast jeżeli nasz skos jest bardzo długi, to możemy posłużyć się takim oto kijem malarskim, aby ten wąż usztywnić. Kolejną przegrodą, jaką jesteśmy w stanie zaizolować przy pomocy Granrocka Super, jest ściana domu szkieletowego. W sytuacji, w której wewnętrzne poszycie jest jeszcze niedokończone i mamy tylko folię paroizolacyjną, wykonujemy w mniej więcej połowie przegrody otwór, przez który aplikujemy igłę. Igłę wkładamy jak najniżej i lekkimi ruchami na lewo i prawo wypełniamy całą przegrodę, aż do otworu rewizyjnego. W momencie, w którym materiał nam pojawi się w tym otworze, igłę obracamy i robimy to samo znów do otworu. Tak wypełnioną przegrodę naprawiamy taśmą paroizolacyjną i nasza praca zostaje ukończona. Jeśli natomiast nasza ściana wykonana jest już na sztywno, a ciśnienie, pod którym aplikowany jest Granrock Super, mogłoby ją uszkodzić, wtedy powinniśmy użyć takiego oto wentylowanego kranu. Umożliwia on nam po pierwsze odprowadzenie nadmiaru tego ciśnienia na zewnątrz przegrody, a po drugie bezpyłową pracę z tym urządzeniem przez właśnie worek, którym ten nadmiar powietrza się wydostaje. Kran montujemy w ten sposób, że otwór rewizyjny wykonujemy w mniej więcej 80% wysokości przegrody. Wypełniamy przegrodę ponownie lekkimi ruchami w lewo i w prawo. W momencie, kiedy materiał dojdzie nam do otworu rewizyjnego, kran obracamy. Wypełniamy od góry, po wypełnieniu materiałem do otworu rewizyjnego kran wyciągamy, naprawiamy paroizolację i wykańczamy otwór w ścianie. Jeżeli podobał Wam się nasz film, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał Super Wykonawca. A do bezpośredniego kontaktu z nami zapraszamy na facebookowym profilu Ekipa Rokul. Do zobaczenia.